Podczas konferencji w Polanicy Zdroju zaprezentowano nowego gracza na rynku uzdrowisk. Powstał on z połączenia dwóch spółek, Polskiej Grupy Uzdrowisk oraz Interferii. Co ważne, w ciągu 3 lat KGHM zainwestuje w rozwój bazy uzdrowiskowej 250 milionów złotych. Uzdrowiskowa, turystyka medyczna, no i ta turystyka najbardziej jakby przyjemna dla zdrowia i urody dla ciała, ta turystyka wellness i spa. Ma swoje bardzo dobre, chyba nawet bym powiedział, złote czasy. Nowa grupa kapitałowa skupia 7 uzdrowisk. Większość obiektów potrzebuje co najmniej gruntownego remontu. To także czas na wielkie inwestycje i tu największe zmiany zajdą w Świeradowie Zdroju i Cieplicach, które za ponad 24 miliony złotych wybudują nowoczesny dom zdrojowy i zmodernizują już istniejący. Mamy w naszych planach inwestycyjnych nową bazę termouzdrowiskową. Nowy obiekt na 170 miejsc o bardzo dobrym standardzie, z nową bazą zabiegową, gastronomiczną, basenem z wodą termalną. Mamy nadzieję tą inwestycję skończyć w 2019 roku. W najbliższym okresie, czyli w najbliższych latach, wybudować zupełnie nowy obiekt uzdrowiskowy, dom zdrojowy w Świeradowie Czerniawa. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania dokumentacji i uzyskania zgody właścicielskiej na tego typu realizację. Natomiast z takich mniejszych rzeczy, w tym roku będziemy wchodzili w remont 5. piętra domu zdrojowego, dzięki czemu uzyskamy dodatkowe miejsca hotelowe w klasie 4 gwiazdki. Uzdrowisko Cieplice tylko w zeszłym roku odwiedziło 15 tysięcy kuracjuszy, dla których przygotowano 500 000 zabiegów. A liczba skierowań do dolnośląskich uzdrowisk na Narodowy Fundusz Zdrowia z roku na rok rośnie. Mieliśmy praktycznie skierowań na 24 miliony złotych na rok 2018. Potem jeszcze było zapotrzebowanie z terenu Polski na 500 000, także w sumie kontrakt jest bardzo wysoki i zapotrzebowanie jest duże. Inwestycje zaplanowano nie tylko w dolnośląskich uzdrowiskach, ale także nad morzem. W roku 2018 rozpoczynamy bardzo dużą inwestycję w Dąbkach. Chcemy, aby to największe uzdrowisko dziecięce w Polsce rozwinęło się, przyjęło bardzo nowoczesny, zmodernizowany kształt. Chcemy, aby do Dąbek od roku 2020, kiedy już zakończymy naszą inwestycję, przyjeżdżali rodzice ze swoimi dziećmi, nie tylko z Polski, ale właściwie z całej Europy. Przedstawiciele uzdrowisk widzą w połączeniu dwóch dużych inwestorów szansę na rozwój. Szukamy w KGHM TFI efektów synergii, czyli efektów wynikających z tego, że reprezentujemy tak wielką liczbę miejsc noclegowych. Stąd też koncentrujemy u siebie takie funkcje, które możemy wykonywać taniej, sprawniej, lepiej, szybciej niż każdy z uzdrowisk czy każdy z hoteli odrębnie. I to spotkanie jest przykładem tego typu działania. Na Dolnym Śląsku znajduje się 11 uzdrowisk.